Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jak widzicie, jesteśmy w garderobie, ja mam przy sobie kawę, a to może oznaczać tylko jedno. Będzie makijaż do kawy. Będzie taka pogadanka, przetestujemy nowości, a przy okazji porozmawiamy o życiu, o tym, co się dzieje. I ja co prawda już takie pierwsze wrażenie mam za sobą, dlatego że wczoraj starałam się nagrać vlog w stylu jeden dzień z mojego życia, jednak kompletnie mi nie pykło. I ten materiał poszedł do kosza, nie miałam ochoty go montować i na pewno czegoś takiego bym nie wrzuciła. Dlatego, że ja kompletnie nie miałam energii, byłam na maksa zmęczona i sposób, w jaki mówiłam, aż mnie denerwował, więc wyobrażam sobie, co by było po drugiej stronie. Także, jak widzicie, ta kawa już troszkę jest wypita, ale to nic, zaczynamy. Ja nałożyłam już bazę. Jak zwykle tutaj nie ma żadnej nowości, chociaż chętnie bym coś przetestowała. Ostatnio mam ogromną fazę, znowu, na kosmetyki i mam ochotę testować, więc zastanawiam się nad zakupem czegoś nowego, ale u mnie cały czas stały ulubieniec Benefit The Professional, jeśli chodzi o podkład natomiast. Natomiast, jeśli chodzi o podkład, może w ten sposób, tutaj jest próbeczka z Fenty Beauty. Ten podkład ma 50 różnych odcieni, ja mam 200. I już teraz mogę Wam powiedzieć, że niestety ten produkt w ciągu dnia ciemnieje na twarzy. Ja go jednak nałożę i robi dość mocno szpachlę. I nie jestem do końca przekonana, czy mi o taki efekt chodziło, bo pięknie wygląda. Wczoraj Marcina pytałam po całym dniu pracy, jak mi się podoba mój makijaż i powiedział, że jest dobrze, a ja stwierdziłam, że zobaczcie, on jest już troszeczkę bardziej lejący niż ten z It Cosmetics. A ja stwierdziłam, że kurczę, no dla mnie to chyba jest za dużo. Cały czas widziałam, że mam coś na tej twarzy i to tak konkretnie. I zobaczcie, tutaj w ogóle mi wyskoczyło dwie niedoskonałości, ale jej się przykryję, bo co trzeba powiedzieć o tym podkładzie, to to, że jest naprawdę całkiem nieźle kryjący. W ogóle producent tutaj nam mówi, że on ma takie matowe, delikatnie matowe wykończenie, że powinien dawać efekt takiej drugiej skóry, że powinien dobrze wyglądać na twarzy i zaznaczone jest, że on może delikatnie ściemnieć, dlatego też zaleca się wybranie takiego o jeden odcień jaśniejszego, także no sama nie wiem, bo bardziej bym wolała chyba na wiosnę, lato coś, co będzie błyszczało, co będzie rozświetlało mi twarz, co będzie wyglądało na mojej twarzy, że ja mam taką zdrową, ładną, błyszczącą cerę. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Chyba z wiekiem tak człowiekowi przychodzi, że kiedyś chciałam mieć matową, żeby w ogóle nic się nie świeciło, a teraz bardziej stawiam na takie rozświetlające produkty. Chociaż z drugiej strony, jakby się zastanowić, to jednak też takie są trendy. No, więc nakładamy ten podkład i zobaczcie, już teraz widać, że ten odcień 200, przypominam, że jest 50 różnych odcieni, wygląda całkiem nieźle, ale to w tym momencie zobaczycie, że później on już będzie troszeczkę się wybijał, że będzie ciemniał, że będzie wyglądał inaczej, ale ładnie przykrywa te niedoskonałości i sama nie wiem, co zrobić z tym fantem. Myślę, że będę dalej szukać czegoś innego, bo to nie do końca jest ten produkt, ale dzisiaj sobie go jeszcze raz nałożymy, bo w sumie nie wyglądał aż tak źle, a przy okazji przetestujemy coś nowego. Więc tak, moi drodzy, wczoraj poszliśmy też późno spać, bo pakowaliśmy paczkę do Polski. Jak oglądacie tego vloga, to my w Polsce jesteśmy, więc zapraszam na Instagramie, pewnie dzieją się rzeczy, bo tam jestem z Wami bardziej na bieżąco. A tutaj musiałam mieć pewien zapas, bo nie mam pojęcia, jak to będzie z internetem w Polsce. I udało nam się zapakować paczkę. Udało nam się też zapakować różne paczki do odsyłek, wiecie, tam różne rzeczy mieliśmy. Musieliśmy je odesłać, żeby to wszystko poszło na czas, bo za chwilę zacznie się wielkie pakowanie i trzeba to rozłożyć, bo jednak cały czas pracujemy, cały czas dzieje się życie, to trzeba to fajnie sobie rozplanować, rozdzielić. I troszeczkę czuję się taka przytłoczona, ale staram się podchodzić do wszystkiego z głową. No. O, zobaczcie. Tak ten podkład wygląda. Ja nie będę dokładać niczego więcej. W sumie taka jedna jakby pompka, może to były dwie pompki na dłoni i można pokryć całą twarz. Sama nie wiem co, jak nałożyłam ten podkład, to on naprawdę przepięknie wygląda.
A potem w ciągu dnia to widziałam, zwłaszcza jak, zobaczycie, jak wycierałam nos, to tutaj mi się niefajnie zaczął ścierać. Tak troszkę jakby ciastkować. Więc to było średnie. No, dobra. To jeśli chodzi o twarz, to to byśmy mieli. Teraz nałożę korektor i przejdziemy do pudru, bo tam jest kolejna moja nowość. Pokazywałam wam w holu, w mini holu z Filinik. Możecie zobaczyć w tym momencie, jak bardzo ściemniał ten podkład. Jest on tutaj. I nie o to chodzi według mnie w takich produktach, bo to jest bardzo złudne i na twarzy jeszcze wygląda całkiem ok. Zobaczymy, jak to będzie później, ale tak jak mówię, no ja nie byłam do końca zadowolona, bo różnica no niestety była zauważalna. Nałożyłam korektor i to jest Catrice Camouflage, mój ulubieniec, ja użyłam kilka opakowań, na pewno go znacie. A jeśli chodzi o puder, no moi drodzy, ja musiałam wrócić do niego, to jest Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder. Miałam przygodę z Charlotte Tilbury, cały czas ją mam i jest spoko, ale nie jest tak dobry jak ten puder. On jest idealny dla mojej cery, no przepięknie to wszystko scala, nie jest taki na maksa matowy, ale to wykończenie jest bardzo ładne. Makijaż trzyma się o wiele, wiele dłużej, no i on jest wydajny. Ostatnie opakowanie starczyło mi na około rok, jak nie na półtora. Możecie zobaczyć, że ma taki delikatny, beżowy odcień, ale na twarzy... No i przepraszam, nie widać żadnej różnicy, go można sobie nałożyć pod oko i też nie ma takiej suchości, więc ja naprawdę jestem z tego pudru zadowolona, chętnie do niego wróciłam, kosztuje sporo, ale według mnie jest wart każdego pensa czy każdej złotówki. No uwielbiam, uwielbiam ten puder, gorąco go polecam, bo mi się wydaje, że on sprawdzi się u każdego. Naprawdę, naprawdę jest rewelacyjny, więc raz jeszcze przypominam, Laura Mercier Translucent Setting Powder, najlepszy puder, jaki ja w życiu miałam. Moje drugie opakowanie i myślę, że nie ostatnie. Do momentu, kiedy będą go produkować, ja chyba będę go kupować, bo naprawdę nic lepszego jeszcze u siebie nie miałam. Ja wiem, że mi polecałyście inne pudry i myślę, że się skuszę na jakiś, za jakiś czas, na jakiś się skuszę, ale musiałam do niego wrócić. No musiałam, bo potrzebuję czegoś sprawdzonego, czegoś, czego byłam zadowolona, jestem zadowolona i wiem, że mogę mu zaufać. Także proszę bardzo, twarz, taka baza zrobiona, tak to wszystko razem wygląda. No mi się w tym momencie podoba. Ładnie to wszystko wygląda. Niedoskonałości są, no bym powiedziała, że tak w 70% zakryte. A teraz przechodzimy do brwi, no bo to są jednak, to jest taka rama oczu i ze slika tej paletki korzystać nie będę. Widzieliście pewnie taki, ja to jeszcze sobie troszkę tego pudru dodam, a co? Z nim się raczej nie przesadzi. Widzieliście pewnie mój fail. Jeśli nie, to tutaj macie vloga, kiedy miałam rude brwi i powiedziałam sobie, że już do tej paletki ze slika nie wrócę i raczej zakończymy swoją współpracę, ale mam cień, o którym zapomniałam. Ja z niego korzystałam jakieś 2-3 lata temu, non-stop. To chyba jest trzecie opakowanie, trzeci cień z Inglota. To jest numer 569. On kiedyś służył mi jako mój cień do brwi, proszę bardzo, troszeczkę zużyty, bo tak jak mówię, w pewnym momencie go zostawiłam. Chociaż nie, nie mogło być 2-3 lata, skoro mam ten cień, może z rok, 2 lata temu, 2 lata temu, przed przeprowadzką. Od momentu, kiedy mam... 2 lata temu chyba, tak. Chociaż dla was to pewnie bez znaczenia. Ale wydaje mi się, że 2 lata temu z tego cienia korzystałam i naprawdę byłam zadowolona, był ok. Ale tak jak wiecie, no kobieta zmienną jest i cały czas szukam czegoś, co sprawdziłoby się jeszcze lepiej. Więc teraz mam, w sumie musimy jeszcze sprawdzić razem moje zapasy, bo myślę, że tam ewentualnie coś do brwi mogę znaleźć, ale na razie używam tego cienia z Inglota i jest jak najbardziej spoko. Proszę bardzo. Też ostatnio zwróciłam uwagę na to, że przykładam się do tych brwi, żeby wyglądały troszeczkę lepiej. Wcześniej było to Gimme Brow i wtedy brwi, to całe malowanie brwi zajmowało mi 3 sekundy, a jednak z cieniami jest troszeczkę więcej zabawy
I w ogóle muszę wam powiedzieć, że ja podziwiam te osoby na YouTubie, które robią makijaż, rozmawiają i ten makijaż trwa może 5-10 minut. W moim przypadku wygląda to całkowicie inaczej. Ja ogólnie jak robię makijaż, to myślę, że z pomalowaniem oczu to jest jakieś 15-20 minut. Dajcie mi znać, ile wam makijaż zajmuje, bo jestem ciekawa, jak to u was wygląda. Ogólnie ja się maluję tak prawie że codziennie. Może raz na jakiś czas chodzę bez makijażu, ale tak to... No, maluję się dlatego, że po pierwsze to lubię, a po drugie naprawdę ja się wtedy czuję gotowa na cały dzień i wiem, że w każdym momencie mogę wyjść gdziekolwiek tylko chcę, chociaż bez makijażu też nie mam żadnego problemu, aby wyjść, ale jednak jak ta twarz jest jakkolwiek zrobiona, to naprawdę mam takie odczucie, że no teraz tu Magda jesteś gotowa, możesz wychodzić, możesz podbijać świat. No, także proszę bardzo, tak wygląda ten dzień. Nie jest chyba najgorzej, co? Wydaje mi się, że nie. I na to sobie nałożę jeszcze, aha, co robię? No mówię, że to nie jest... Aha, dobra, to jest to. Mówię, że z tymi brwiami teraz jest więcej zabawy, bo wyjęłam sobie moją kredkę z Golden Rose Long Stay Precise Brow Liner. To jest chyba numer 104, jeśli się nie mylę, tak? I tę końcówkę sobie tak dorysowuję, żeby miała takie ostrzejsze wykończenie i wyglądała troszeczkę lepiej. Także tak, potnę pewnie ten makijaż, bo nie chcę, aby trwało to bardzo, bardzo długo. Mam w planie pokazać wam rośliny, które przesadzałam 2 dni temu bodajże po pracy. Byłam siebie mega zadowolona, że udało mi się to zrobić po pracy, bo zazwyczaj przesadzanie roślin u mnie trwa cały dzień. Co prawda przesadziłam tylko kilka, a kilka dostało świeżą ziemię. Takie troszeczkę tej ziemi dosypałam i jak wiecie doskonale walczę z wciornostkami. Więc super. No, oprysk jest codziennie. Na razie mam taki naturalny, zobaczymy co z tego będzie, czy wygram, czy nie wygram. Mam je pryskać chyba tak przez 5 dni codziennie. Codziennie, właśnie o tym powiedziałam, dobra. No. I zobaczymy, czy wygram, czy nie. Mam nadzieję, że tak i że te rośliny troszeczkę odbiją, zwłaszcza kalatea. Ja wiem, że mi pisałyście i jest mi przykro, że nie zrobiłam tego testu ogórka wcześniej, ale... Człowiek uczy się na błędach. Człowiek uczy się na błędach i... Tak, to jest też w moim przypadku. Dobra, muszę troszeczkę nawilżyć usta. Mam ogromny problem z nimi. Są tak spiesznięte, tak suche, że nawet rzadko nakładam pomadkę. Łykawę i lecimy dalej. Teraz sobie szybko nałożę cienie i wrócę do was, bo przetestujemy nowy tusz. I słuchajcie, jeśli ten tusz zrobi mi takie rzęsy jak wczoraj, to nie będą rzęsy, to będą żeny. No... Zobaczycie same, ja byłam zachwycona to, co ten tusz robi. To jest nowość, coś, co było polecane. Gdzieś tam taka polecajka wyskoczyła mi na YouTubie, gdzieś tam ktoś polecił. I pomyślałam, dobra, skoro tak mówią, to wezmę, sprawdzę, przetestuję, ale na pewno na moich rzęsach ten tusz nic nie zrobi. I ja się tak pomyliłam. Pierwsze wrażenie było fantastyczne. Szkoda, że was przy tym nie było. Nagrałam, ale no niestety. Dlatego też robię cienie, będę nakładać cienie z paletki Bohema i Abstrakcji i zaraz do was wrócę. Oczy pomalowane, w międzyczasie wymieniłam baterię i chciałam wam tylko powiedzieć po raz kolejny, jak bardzo kocham ten cień Soho. On wygląda tak. Pochodzi z palety Bohema, a na skórze prezentuje się w ten sposób. Jest taki subtelny, piękny, opalizujący. No, cudownie, cudownie wygląda. I wiecie co? Jak tak malowałam oczy, to sobie pomyślałam, że w sumie, jeśli macie tylko ochotę, mam taką prośbę do was. O, to niech to będzie prośba, będzie kilka próśb dzisiaj. Więc to jest moja pierwsza prośba. Jeśli moglibyście, bo skoro jestem w Polsce, to dlaczego miałabym nie przetestować kilka polskich produktów z polskiej drogerii. Więc dajcie znać, co ostatnio odkryłyście, co byście mi polecały, co powinnam wypróbować, co jest waszym ulubieńcem z jakiejkolwiek kategorii, czy to chodzi o makijaż, czy chodzi o pielęgnację, no bo jeszcze mam tam chwilę. Z tego, co z moich obliczeń wynika, że ten vlog pojawia się w połowie urlopu, więc mogę jeszcze podejść do Rossmana,
mogę podejść do natury, mogę podejść do Hebe i coś tam nowego wypróbować. Co prawda mam swoją listę zakupów i kilka produktów na pewno kupię, ale coś z waszego polecenia również bym chciała, więc dajcie mi koniecznie, koniecznie znać. I jeszcze jedna sprawa. Skoro jestem w Polsce i ja wam już o tym wspominałam, że chciałabym zrobić taki miesiąc filmowy, miesiąc vlogowy, tutaj trzymam tu, już za chwilę wam o nim opowiem. I fajnie by było, gdybyście mi napisały, czy macie ochotę na vlogi z Polski. A jeśli tak, to czy tych vlogów ma być dużo? Czy mam nagrywać? Czy was to za bardzo nie interesuje i wolicie, kiedy nagrywam takie vlogi domowe z domu tutaj w Anglii? Czy nagrywać w moim domu rodzinnym? No powiedzmy, że coś tam by się pojawiało. Także koniecznie mi napiszcie, czy macie ochotę na vlogowy miesiąc. Tak po części, bo pewnie takie filmy stacjonarne również by się pojawiały, ale skoro jest urlop, to trzeba to wykorzystać, czyli trzeba nagrywać, a już dawno nas w Polsce nie było, więc ja jestem tak podjarana, że to jest szok, no nie mogę się doczekać. Z jednej strony odliczam dni do wylotu, ale z drugiej strony jestem zestresowana, bo wiem, ile rzeczy trzeba jeszcze zrobić. I fajnie, że mogę wam już o tym powiedzieć, dlaczego tak u mnie ostatnio był taki grafik był napięty i tak bardzo mnie wszystko przytłaczało. Teraz przejdźmy do tuszu, bo to jest fenomen. To jest L'Oreal Telescopic False Lash, kolor czarny. Ma silikonową szczoteczkę, taką niepozorną. Niby zwykłe nic, tusz jak tusz, szczoteczka jak szczoteczka. O, mam nadzieję, że to uważamy, czy to będziecie widzieć. O, tak ona wygląda. Ale jeśli zrobię to samo, co wczoraj, to różnica jest kolosalna. Charlotte Tilbury przy tym się chowa, więc pozwólcie, że będą głupie miny w tym momencie, ale malowanie tuszem oczu nie należy do najłatwiejszych rzeczy, według mnie. Mi troszeczkę czasu to też zajmuje, jednak myślę, że z tym tuszem jest to również łatwiejsze. Co prawda ja go użyłam tylko raz, ale efektem byłam zachwycona. Więc mam nadzieję, że to dzisiaj powtórzę. Jezu, jakie te rzęsy się robią długie. Naprawdę, Charlotte Tilbury przy tym to jest bubel. No na początku mi się wydawało, że jest całkiem nieźle. Tak to mniej więcej wygląda. Ja wiem, że się upaćkam. To jest norma. Ale powiem wam, że jest sztos. No jest sztos, jest ciekawie, jest inaczej. W końcu te rzęsy widać u mnie i rzeczywiście ten efekt to jest taki efekt sztucznych rzęs. No ja jestem w szoku, bo... No już robię głupie miny. Bo wydawało mi się, że ten tusz z Eveline Barriette jest rewelacyjny, ale ten bije warietę o głowę, na głowę, o głowę. No naprawdę. To jak ta szczotka łapie te rzęsy, ja jestem w szoku. Czy wy to widzicie? Wow. Wow. Nawet Maciej mi wczoraj powiedział komplement, że jakoś ten makijaż inaczej wygląda, że jest taki ładny, bardziej dopieszczony. No ale naprawdę ja jestem w szoku. Co wy myślicie? Mój profesjonalny makijaż, z tego wszystkiego zapomniałam sobie rozświetlić kącik, a bardzo to lubię, jak tutaj coś się dzieje, więc poprawiam. Już jest lepiej? No, mówię wam, do tego bardzo ładnie to opakowanie wygląda, ale środek to jest fenomen. Już dawno nie byłam tak zachwycona i pierwsze wrażenie nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. Wiecie co, jak przez kilka miesięcy nakładacie tusz na rzęsy i wydaje wam się, że te rzęsy wyglądają tak samo, jakbyście ich nie pomalowały i potem dostajecie coś takiego, to nie ma co się dziwić, że jestem zachwycona. No po prostu aż ten makijaż wygląda lepiej.
Pięknie, pięknie. Dobra, jeszcze tylko zostało mi nałożyć rozświetlacz i róż i powiem Wam, że ten Milani Luminoso jest cudowny. On mi troszeczkę też zastępuje bronzer, bo mam wrażenie, że konturuje tę buzię, ale w taki sposób, jaki ja lubię. Z bronzerami się nie dogadujemy, tak delikatnie mówiąc, ponieważ zawsze wydaje mi się, że zostawiają mi plamy na twarzy i nie mogę tego jakoś sensownie rozetrzeć, więc jak widzicie, bronzerów nie używam, rozświetlaczy uwielbiam, teraz Meru Luminizer, mam już zdecydowane denko. O, proszę bardzo, pędzelek mój ulubiony, on jest w ogóle przepiękny. Jak go używam, to aż mam jeszcze większą radość zrobienia makijaży. To jest Hakuro J720. A jeśli chodzi o ten pędzelek do różu, to akurat nie jest moim ulubieńcem, to jest też Hakuro K109, ale jest dla mnie, według mnie, za bardzo miękki. Niemniej jednak daje radę. I proszę bardzo, prawie cały makijaż gotowy, można działać, bo teraz powiem Wam, że te dni wolne przeznaczę na montaż. Będę siedzieć przed laptopem, muszę nagrać jeszcze jeden film, tak żeby był na zapas. No, bo urlop będzie długi, a nie chcę Was zostawiać bez filmów. I mam ochotę ponagrywać, no, także działamy. Bo w przyszłym tygodniu już zacznie się wielkie pakowanie. Nie, w przyszłym tygodniu lecimy, musieli się spokojać wcześniej. Dobra, damy radę, damy radę. Ze wszystkim się wyrobimy, proszę bardzo. Tak to wygląda. Dołożyć jeszcze, może troszeczkę dołożę jeszcze tego tuszu i pokażę Wam z bliska. No ale ja jestem zachwycona. Proszę Państwa, on robi taką robotę. Wow, wow. Ja nie jestem pro, jeśli chodzi o nakładanie tuszy, a tutaj proszę. No, jest, jest sztos. Tak wygląda makijaż z bliska. Wyczyściłam na powiekach to, co trzeba było wyczyścić. I możecie zobaczyć, że to nie są rzęsy, to są rzeny, drodzy Państwo. Naprawdę, jak kilka miesięcy te rzęsy wyglądają tak, jakbyście ich nie pomalowały i nagle macie taki efekt, to dla mnie jest szok, że coś takiego z moich rzęs można było zrobić. One są pogrubione, są wydłużone, są podkręcone. Fakt faktem, że używam zalotki i to zawsze, zawsze, codziennie, to uważam, że to podkręcenie jest jeszcze, jeszcze lepsze. I aż tak bardzo na powiekach się nie wybrudziłam, nie umazałam ich aż tak mocno. No, ja jestem zachwycona i to jest drugie użycie tego tuszu. A zazwyczaj jest tak, że jak otwieracie nowy tusz do rzęs, to on potrzebuje czasu, żeby tam troszkę powietrze się dostało, żeby on wyglądał jeszcze lepiej. A tutaj, zobaczcie same, no, jest pięknie, nie wiem na ile on wystarczy, mam nadzieję, że będzie wydajny i ten efekt będę osiągać codziennie, naprawdę. Pięknie, pięknie to wygląda i to jest taki mój ogromny zachwyt i zaskoczenie. Druga sprawa to są brwi. I tak patrząc na te brwi się teraz zastanawiam, czy mi jest potrzebny jakiś inny produkt, może po prostu powinnam zostać przy tym cieniu i nie kombinować aż tak bardzo. Dajcie znać, co wy myślicie, bo chyba nie wygląda to aż tak źle. Slick na pewno wyglądał gorzej, więc na razie chyba zostanę przy inglocie. Podkład na razie nie ściemniał, ale zobaczycie za kilka godzin, jak to będzie wyglądało. Nie bójmy się o to, bo myślę, że efekt będzie całkowicie inny za kilka godzin, no ale puder na pewno będzie troszeczkę ten produkt trzymał w ryzach. Laura Mercier, super, że do niego wróciłam, naprawdę. Mamy kilka nowych odkryć, mamy kilka fajnych powrotów do ulubieńców, no i te rzęsy mi też tak, czasami mam problem, na przykład tak miałam z tym tuszem, że Charlotte, że on mi tak sklejał te rzęsy, wiecie, tą dolną powiekę z tą górną i ciężko, no to było bardzo niekomfortowe, nieprzyjemne, a tutaj jest super, wystarczyłoby tylko nałożyć jeszcze jakąś pomadkę na usta, ewentualnie błyszczyk i mogę ruszać, podbijać świat. No, a podkład jeszcze muszę Wam powiedzieć, że zakrył niedoskonałości, plus nałożyłam korektor, a jeszcze zauważmy, że ten puder nie zmatowił tej cery tak bardzo, ona cały czas delikatnie, tak teraz odwracam głowę, żeby było widać, że ona delikatnie jest taka rozświetlona i bardzo mi się ten efekt podoba i mi odpowiada. Dobra, moi drodzy,
lecę, zajmuję się życiem, będę się do Was dzisiaj odzywać, chcę zrobić z Wami taki tour po roślinach, pokazać Wam, jak to wygląda w tym momencie, co się pozmieniało, bo troszeczkę zmian było. Niestety nie wszystko udało mi się zrobić tak, jak chciałam, ale za chwilę wszystko Wam zaprezentuję. Teraz jednak siadam do laptopa, nagrywam film i potem będę się już do Was odzywać. No, dopijam kawę, sprzątam to, co się tutaj zadziało i lecimy. Miłego dnia, miłego oglądania, chociaż już chwilę tutaj jesteśmy. No nie mogę się napatrzeć na te żeny. No nie mogę, no pięknie wyglądają, kurczę. Jestem zachwycona. Naprawdę, to ten makijaż całkowicie inaczej się prezentuje, kiedy te rzęsy są bardziej podkreślone. No, to tyle ode mnie. Koniec z zachwytami, uciekam. Wracając do tematu roślin, pokażę Wam te, które znajdują się w garderobie, bo w tym momencie jest to najbardziej ogarnięte pomieszczenie i proszę bardzo, Sanderiana zjadana przez wciornastki prezentuje się w ten sposób. Biję się w pierś, bo no, wy mi pisałyście, wy mi ostrzegałyście, a ja dopuściłam do takiego stanu. Ale tak jak mówię, człowiek uczy się na błędach. Więc codzienny oprysk, tam troszeczkę ziemi dosypałam i mam nadzieję, że jeszcze coś uda mi się uratować. Tutaj obok jest orbifolia, po której również widać, że coś jest nie tak, bo ten nowy liść nie wygląda tak okazale jak te wcześniejsze i te wcześniejsze, zobaczcie tutaj na końcach, również mają jakieś problemy i zaczyna mi on przysychać. Ogólnie orbifolia jest bardzo ciężka w hodowli i pewnie już po raz kolejny na taką roślinę się nie skuszę, chociaż Magda nigdy nie mów, nigdy nie wiadomo. Rattlesnake, kilka liści musiałam wyciąć, bo odżółkły, były zjedzone. Tutaj też są zmiany i niestety również ma wciornastki. Ale co mnie bardzo zdziwiło, to to, że wypuszcza nowy liść. Więc jest nadzieja, że będzie ok, że damy radę, że zwalczymy i ona odbije. A tutaj jest ta smętnie wiszące epipremnu, które jeszcze 2 lata temu wyglądało przepięknie i ono było oplecione na paliku. I nie wiem, co z tym epipremnu było nie tak, ale niektóre łodygi mi kompletnie wyschły, a niektóre były piękne, więc pomyślałam, że to wszystko rozdzielę i też były sadzonki. Dlatego mamy tutaj jeden okaz, a drugi zobaczycie później na dole. Tutaj mamy kolejną kalateę. Wypuszcza liście, ale ma wciornastki. Tutaj jest nowy liść, tutaj jest nowy liść, tam z boczku też jest nowy liść. Muszę te liście jeszcze umyć przed urlopem, aby mogła czerpać jak najwięcej, w ogóle żeby te wszystkie rośliny mogły czerpać jak najwięcej ze słońca. I w ogóle zobaczycie, jak to wygląda, kiedy wyjeżdżamy na dłuższy urlop, co ja robię z roślinami, bo nikt nie przychodzi ich podlewać, to by było za dużo, nikogo o to nie proszę. My w ogóle jesteśmy takie Zosie Samosie i próbujemy ogarniać wszystko w swoim zakresie. No i tutaj jest jeszcze Majestica i Majestica pozytywnie mnie zaskakuje, ponieważ możecie zobaczyć, z boku są małe szczepki. Można by było ją spokojnie rozsadzić. Tutaj proszę, coś się wybija. Tutaj się wybiło naprawdę fajnie. Tutaj się powybijały te łodygi, które już są, nie wypuszczają nowych liści, ale widzę, że coś nowego się pojawia. Ale niestety również ma wciornastki. Może nie jest tak źle jak przy Sanderianie, jednak trzeba walczyć. No i wygląda... O, w ogóle Majestica jest przepiękna. Bardzo ładny okaz. Cały czas szukam nowej osłonki. Co by ją można... W ogóle z osłonkami też mam problem, muszę powymieniać, muszę coś dokupić, ale już nie teraz, nie przed urlopem. Zajmiemy się tym chyba w czerwcu. Jak widzicie, teraz jesteśmy w sypialni i tutaj szybciutko chcę Wam pokazać monsterę, którą przesadziłam, która też ma wciornastki, niestety. Mówię, większość roślin na górze jest zarażonych. Będę uskuteczniać oprysk, ale przesadziłam ją i też ma nową osłonkę, przepięknie się prezentuje i mam nadzieję, że wszystko z nią będzie dobrze, podobnie z tą monsterką, też przesadzona w starej osłonce, ale w nowej doniczce troszeczkę większej, więc nie przewraca mi się na boki. A tutaj jest Strelitzia. Pokazywałam Wam, że wypuszcza nowy listek, on, powiem Wam, że z dnia na dzień jest coraz większy. Te cały czas wyglądają tak, jak wyglądają, ale teraz już znam przyczynę, wiem, dlaczego tak ciężko było im się rozwinąć. Dosypałam jej troszeczkę ziemi, wczoraj ją podlałam i tak jak wszystkie inne, pryskam codziennie. Plus
Nie ma co się chwalić, zastanawiam się, czy tę Arekę zostawić, czy może powinnam się jej już pozbyć, jeszcze daję jej szansę, podlewam, bo jednak wypuściła tutaj gdzieś, widziałam jakieś nowe liść, tak mi się wydawało, że coś nowego było. Nie wiem, może mi się po prostu wydawało, albo mi się przyśniło, nie, tutaj jest coś nowego. No, wypuszczę nowe liście, ale z drugiej strony, o, to powinnam wyciąć w ogóle, co to jest. No, ale z drugiej strony mi schnie też, ma wciornastki. I staram się, jakoś palmy mnie nie lubią, monstery, owszem, ja na razie odpukać się z nimi dogaduję, strelicję mam po raz pierwszy i staramy się mieć dobre stosunki, więc no tak to w tym momencie się prezentuję na górze, jeszcze zabiorę was na chwilę na dół i też pokażę wam kilka roślin. W sumie tak teraz sobie myślę, że taka aktualizacja roślina nam się przyda. Zobaczcie, tutaj jest monstera, z której jestem mega, mega dumna, bo ja jednak ją z małej sadzonki od dużej monstery przesadzałam 2 lata temu, a prezentuje się całkiem zacnie. No sami spójrzcie. Odwróciłam ją w drugą stronę, dlatego że chcę, aby te liście troszeczkę powędrowały w stronę słońca, światła i tak ona wygląda. Mam nadzieję, że będzie wypuszczać nowe, zdrowe listki, z nią jest wszystko w porządku. Przesadziłam ją tylko do większej doniczki, ten palik też mi się już nie chwieje w każdą stronę, naprawdę. Ja widzę ogromną różnicę. Od razu tak w domu zrobiło się też czyściej, kiedy ogarnęłam te rośliny. Tutaj jest Hameodora, przesadzona w nową ziemię. Miejmy nadzieję, że przeżyje, bo tak jak mówię, palmy średnio mnie lubią, będę podlewać, będę może od czasu do czasu psikać. O, zobaczcie, no jest jeden suszek, no kurczę, szkoda. Monstera bez zmian rozwija nowy listek, jest dobrze, podlewam i też wypadałoby jej dodać, w sumie tak, powinnam biohumus wszystkim dodać jeszcze przed wyjazdem, więc też to zrobię. I jeśli chodzi o moje małpeczki, to jedyne co z nimi zrobiłam, wycięłam im wszystkie żółte liście. Tutaj mamy babyki, tu jest babyk, a tylko tę przesadziłam, dlatego że chciałam troszeczkę większą doniczkę. Jak widzicie, jest nowa osłonka, tam też są, tej monsterze mamy nową osłonkę. Chciałam nową doniczkę, nową ziemię, bo tamta ziemia niestety miała bardzo dużo kory i wkurzało mnie to, że nie mogę hygrometru dobrze wbić, więc przesadziłam i miejmy nadzieję, że będzie jej dobrze, ale ma bardzo ubogi system korzeniowy, co mnie zdziwiło, bo na przykład ta monsterka, którą ukorzeniałam z liścia, ten system korzeniowy miała spory, w szoku byłam, co się zadziało, a ta, która teoretycznie powinna być całkiem spoko, jest taka zmarnowana troszkę. O, a tutaj proszę, przykre rzeczy również się wydarzyły, niestety epipremnum złociste mi się złamało w momencie, kiedy chciałam je odczepić od palika i stwierdziłam, że spróbuję jeszcze przed urlopem je ukorzenić i chyba coś tam się dzieje. Więc mam nadzieję, że w ciągu tygodnia uda mi się jeszcze to zrobić. Też te liście muszę, o zobaczcie, one są tak zakurzone, aż wstyd, muszę wyczyścić. No, żal byłoby mi wyrzucać taką ładną łodygę, więc liczę na to, że uda mi się jeszcze ją odratować. Chociaż może powinnam, nie, dobra. Na razie zostawiam w ten sposób, więc zmieniam jej codziennie wodę. I tutaj też oderwana łodyga z zamioku kulkasa, ale powiem wam szczerze, że nic się na razie nie dzieje, więc tyle, jeśli chodzi o moje rośliny. Nie chcę wam pokazywać tego bałaganu na dole, chociaż zobaczcie, nie wysprzątałam wszystkich doniczek, to jest cały mój sprzęt roślinny, moje akcesoria, z których korzystam raz, tak bym powiedziała, na kilka miesięcy. Nie chcę jeszcze do końca chować, bo możliwe, że będę musiała jeszcze wsadzić to epipremnum do ziemi, do jakiejś doniczki, a jak już wszystko pochowam, to średnio będzie mi się chciało wyciągać. Tam jest dodatkowa ziemia, jeszcze co nieco mi zostało, tutaj są moje wszystkie spreje, biohumusy, tego typu rzeczy, palik, o którym wam wcześniej wspominałam, też go zostawiam, bo może mi się kiedyś przydać do innej monstery, więc tak to wygląda. Cały roślinny update, drodzy Państwo, dajcie znać, jak tam Wasze rośliny mają się na wiosnę. Skoro mówimy o roślinach, to na tle roślin jeszcze chwilę z Wami pogadam. Byłabym wdzięczna, jeśli byście mi napisali, jak tam Wasze rośliny i jeśli mieliście jakieś szkodniki, to jak z nimi walczyliście. Nie muszą być konkretnie wciornastki, ale napiszcie mi, czy mieliście, bo ja na przykład kiedyś miałam te latające takie muszki. Ach, nie pamiętam w tym momencie, jak one się nazywały i wtedy znalazłam taką miksturę, tam się dodawało ocet jabłkowy, płyn do naczyń i coś jeszcze i one wszystkie niestety albo istety topiły się w tym płynie i skutecznie się ich pozbyłam, na razie odpuchać z nimi problemu nie mam, ale teraz
przyszły wciornastki, no i jest źle, widać, że jej źle. Szkoda bardzo, szkoda wielka, ale no zobaczymy, co z tego będzie. No chociaż łapię doświadczenie i może uda mi się je zwalczyć, no. Tak jak wam mówiłam przy okazji robienia makijażu, ja mam takie fazy na różne rzeczy i teraz mam fazę i na makijaż, i na pielęgnację, i na rośliny. Nie wiem, jak to będzie później, chociaż trochę też na trening, bo wróciłam do tych regularnych treningów i czuję się o wiele, wiele lepiej. W ogóle zauważcie, że po tej kawie zaczęłam o wiele więcej gadać i się troszkę rozgadałam, więc wykorzystajmy ten moment. Dajcie znać, czy chcecie vlogi z Polski, jakie polecacie kosmetyki. Teraz macie właśnie chwilę na to, aby napisać, jakie polecacie kosmetyki, co powinnam wypróbować, co powinnam przetestować, bo tak jak mówię, mam swoją listę, ale chętnie z czegoś takiego waszego, z waszych ulubieńców bym skorzystała, tym bardziej, że będę i ja nie mogę się doczekać, kiedy tak będę mogła dotknąć tych produktów, zobaczyć, obrócić w sklepie, no... Powiem wam, że tęsknię bardzo za Polską i za polskimi sklepami troszkę też, to no i tym bardziej, że w ogóle zapraszam was jeszcze raz na Instagram, bo tam na pewno już wam powiedziałam, że jesteśmy na urlopie, więc wiedzą ci, co wiedzą, a jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam na Insta, tam jestem bardziej na bieżąco, a tutaj te vlogi, no niestety muszą pojawiać się z lekkim opóźnieniem, bo nie dałabym rady fizycznie wszystkiego ogarnąć, plus w Polsce mam słabszy internet, no. Także trzeba było się dobrze do wszystkiego przygotować. Jest już dużo, dużo później. Dzisiaj jak usiadłam w biurze, tak nie wychodziłam z niego przez kilka godzin, ale sporo udało mi się nadrobić, sporo z listy wykreśliłam, więc jest dobrze. Mam nadzieję, że ten poranny makijaż i przegląd roślinny wam się podobał, bo w sumie to przychodzę się też pożegnać już w tym vlogu. Chcę troszeczkę wychillować, wcześniej skończyć vloga, żeby mieć ten czas dla siebie, bo potrzebuję się zresetować. Naprawdę tego mi w tym momencie trzeba. Jak widzicie, makijaż całkiem nieźle się trzyma. Ja przyłożyłam dzisiaj bibułkę matującą do twarzy, dlatego też nie wyświeca się aż tak mocno. I sama nie wiem, co myśleć o tym podkładzie, bo z jednej strony wygląda fajnie, teraz jak patrzę w podgląd w aparacie, to jest dobrze, ale z drugiej strony czuję, że to jest taka lżejsza szpachla i lżejsza wersja podkładu z Estée Lauder Double Wear i nie do końca chyba o ten efekt mi chodzi, bo on potrafi się tak brzydko ścierać z nosa i tak troszeczkę jakby się ciastkował, a ja bym chciała coś takiego rozświetlającego, coś takiego, co nie do końca jest tak mocno widoczne na skórze, zwłaszcza wiosną i latem, więc jeśli macie jakieś produkty do polecenia, to koniecznie dajcie mi znać. Oczywiście jeśli podobał wam się ten film, to zostawcie kciuka w górę, byłoby mi bardzo, bardzo miło. A jeśli chodzi o brwi, to tak dzisiaj chodzę, jak schodziłam na dół, albo jak byłam w łazience, tak patrzyłam w lustrze i one chyba nie wyglądają aż tak źle i może ja powinnam pozostać z tym cieniem z Inglota i go zużyć, bo jest okej. Tuż, no dla mnie rewelacja, w ogóle się nie odbił. Wygląda tak samo dobrze jak rano. Będzie to chyba mój ogromny ulubieniec i wielkie odkrycie. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Dajcie znać, co tam u was słychać. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie. Pa!